Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czolu z tej strony, kłaniam się i zapraszam was na kolejny film, a co to tym idzie na kolejną partię. Pogodzącą z obecnie trwającego meczu o szechowe Mistrzostwo świata, gdzie Magnus Carlsen broni tytułu, ten tytuł Jan niepomniaści próbuje mu odebrać, wyrwać, wydrapać. Moi drodzy, jakkolwiek. Yy, kolejna runda, czwarta. Za nami, proszę państwa. Spodziewaliśmy się dymów ruchu, Cztery ze strony Carlsena. Mówimy w końcu, Jan Niepomniaści zagra jak to on. On lubi, on potrafi zagrać ostro, ale on wie, że Magnus Carlsen nie odpuszcza. każe błędy niesamowicie. No i tutaj trzeba uważać, bo żeruje na tych błędach jak chiena jakaś. Więc trzeba grać solidnie. Więc Żaden sycyl tutaj na wojenkę jeszcze nie idą. Panowie obwąchują się, wciąż E5, w 3, i mówimy: Nie, znowu partia hiszpańska. Panowie znają te linie, znowu te swoje, tam nie wiem. A taki marszala, te idee z na b 7. Tu jednak skoczek w 6. Czy to coś zmienia? Tak, zmienia. Jest to jeszcze bardziej remisowa, remisowy wybór debiutowy ze strony Jana. No on chce remisować, on pokazuje jasno, tak? Komunikuje nam, że on chce z karsenem remisować. Być może 14 remisów w klasycznych, a później szybkie, i tam rozwinie skrzydła. Huck wie, tak naprawdę. E, klasyka gatunku, bicie, bicie. Benz Benz, D4, D5. E, bronimy skoczka. Skoczek tutaj dobrze stoi. Na tego skoczka pewnie aha, będą jakieś tam usilne naciski. Po roszadzie gdzieś tam wieża jeden. No, a czarne będą tego skoczkach próbowały bronić. Tak, po roszadzie wieża to wszystko zdemonstruje. Spokojnie. Gonie D3. E, nie z D6. Krótkie rozzady po obydwu stronach. C4 naciskamy na obrońcę, więc w tym momencie C6, wieża 1, odklepywany jest ten wariant tak naprawdę, wieża 1, goniec F5, to są popularne ruchy w tej pozycji, e, goniec F5 moi drodzy i w tym miejscu mamy hetman B3. Już Carlsen widzi, że B7 stracił obrońcę, więc napadamy tutaj i tutaj. Po jakimś tam króciutkim na Hetman D7, żeby to wszystko bronić, oczywiście Hetman spina też gońca, to miejcie na uwadze i skoczyk C3. Kolejna figura z tempem, naciskając na centralne pole E4. Tu trzeba uważać, tak naprawdę no niby można wybić, z tym, że bicie tutaj no niestety kończy się takim szachem z odsłony, moi drodzy, spada Hetman, ale takie rzeczy, no nie na tym poziomie. To nie jest turniej, moi drodzy, szkolny szachowy po godzinach na stołówce. Gdzie tam jeszcze, gdzie nie, gdzie makaron na ziemi, panie nie domyły Skoczyk C3 w tym momencie, moi drodzy. Skoczek wybił. No, Czarno uznają, że trzeba wybić tego skoczka. Są zmęczone już tak naprawdę obroną tego centralnego skoka na E4, więc wymieniają. I teraz łatwo błąd. Bicie tutaj gubi figurę. Można bić Hetmanem, tu się zgodzę. Można też wybić gońca z tempem, co jest najlepsze. Goniec bije w 5. Hetman bije w 5, i teraz mamy, moi drodzy, BC. Hetman zostaje na linii B, bo stoi tam świetnie. Patrzy na słabość na B7. Powrót jest jak najbardziej możliwy, chociaż strata tempa, więc B6 w tym momencie. Jak najbardziej dobry ruch CD CD. Oddzieliliśmy tak naprawdę siostrzyczki od siebie i w tym momencie Hetman B5. No ideło być może jest C4. Naciśnięcie tutaj na związanego pionka. ok Hetman D7 od początku Jan próbuje grać na remis, więc on chce wymienić Hetmany w dogodnym momencie, żeby zabrać ten potencjał ofensywny, potencjał ataku dla Carlsena. Karsen mówi, chcesz tak bardzo się wymienić w porządku, ale na moich warunkach ja będę miał tutaj przynajmniej trzy piony razem. W grupie, w kupie czytaj. Ja nie pomniaszczę długo nie myśląc, te Hetmany wymienił i zagrał A5. Zgodzę się, że bicie w przelocie wygląda bardzo efektownie, aczkolwiek, czy jest takie dobre, prawdopodobnie wciąż jest mocno remisowo. Wierzę b 1 w FB1, się tym pionkiem wymiana. Bardzo remisowo to stoi w ogóle od początku. Tu nowinka, skoczek H4, który chce przyjść, gdzie? Tutaj, podstawić się. Niekoniecznie. Skoczek chce przyjść na F5, a z atakiem na gońca, który jest na no, krótkiej przekątnej. Zobaczcie, jeżeli odszedłby gdzieś tutaj, wierzy, wieży udałoby się wbić na siódemkę, brzmi to naprawdę nieźle. Wygląda to fajnie, Goniec stoi tutaj świetnie, więc tak naprawdę czarne nie mogą pozwolić na przegonienie tego gońca, więc grają G6 względem skoczka, ograniczają go. No to G4. G4 fiksuje tutaj te, 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 te pola, a przy okazji szykowany jest skoczek G2 i gońce F4. Nasz nieaktywny, mówi Carlsen, za twojego aktywnego. Nie wiem czemu Carlsen mówi o sobie w liczbie mnogiej, no ale to już jego sprawa. Skoczek d7, rozwojowy ruch, no ale ostatnia lekka figura mu wchodzi do gry, skoczek g2, wieża moi drodzy fc. Skoczek ogólnie rzecz biorąc na f6, myślałem, że przyjdzie, tu miał naprawdę dobrą placówkę, wydawałoby się, po jakimś goniec h6. Być może wieża FE z wymianą skoczek E3 z napadami tutaj, przeproszeniem gościa i jakieś tutaj strzały. Tu jednak nie skoczek f tylko wieża FC z atakiem na słabego pionka. Można go bronić w na jakieś dzikie sposoby. Kalasen widzi najlepszy ruch pozycji. Oczywiście jest to goniec f 4 i mówi pierwsze rzeczy, pierwsze. Janie. Ogólnie rzecz biorąc. Bicie nie jest dobre, bo to gubi gońca, więc prawdopodobnie trzeba trzepnąć. Można też było tym gońcem pójść na B8. Trzepnięcie, trzepnięcie i powierza bije, bicie tu z Tylko, że wieża, moi drodzy, D3 cały czas są remisowe linie, wisi pionek. I tutaj wieża 7, proszę bardzo. Wieża 7 stępem na skoczka. Pierwsze rzeczy, pierwsze trzeba odejść skoczkiem, skoczek f 8 i w tym momencie skoczek W6 szach. Ok, królem za daleko odchodzić nie chcemy, więc w tym momencie król, moi drodzy, G7. Wisi skoczek, skoczek E8, no i już Carlsen widzi, że ma możliwość zremisowania w tej pozycji. On ma już remis, on może powtarzać cały czas, tak? Ten szach skoczki. Król G8, i tutaj próba, no długo myślał. Carlsen tam myślał niesamowicie długo, zagrał D5, e, chociaż w największy zamysł wpadł chyba po A3, posunięciu No bo jak widzicie, tu jest wolny pionek, ale tu też jest wolny pionek. I tak naprawdę tutaj y, na transmisji komentatorzy, silni gracze, utytułowani, łamali sobie mózgi w pół, myśląc, kto ma lepszą? Czemu biały nie może tego wygrać? Okazuje się, że nie ma tutaj możliwości wygrania tego białym. Nie ma, bo wchodzi A4, chodzi o to, że to jest wolny piąt za wolnego pionka. Żeby tego nie było, no to inna bajera. Jakieś możliwości dobierania się tutaj, niby możliwe. Jakieś możliwości e, grania tutaj A2, żeby połapać tego pionka, a później wierzą na E3 być może. Okazuje się, że to wszystko remisuje, chociaż wizualnie białe stoją naprawdę nieźle. Partia trwa, oczywiście skoczek F6, król G7 i w tym momencie G5. Podparcie skoczka, żeby już tak naprawdę stał tutaj stabilnie, nie można go było zaatakować, no ale wchodzi a i tu Carlsen myślał, nie wiem, z pół godziny, dobre pół godziny namysłu z jego strony. No on wie, on wie, że ma to, ale on myśli, czy można tutaj coś, coś więcej z tej pozycji wydusić, wycisnąć, jak z cytryny. Pozycja sucha, niby bardzo sucha, ale troszeczkę jeszcze jest tutaj zawiłości. Moi drodzy, skoczek E8, szach poszło. Można było H4 pójść, jak najbardziej podeprzeć tak naprawdę ten, ten łańcuch, znaczy ten łańcuch, stworzyć łańcuch, podeprzeć tego pionka. E, tylko że prawdopodobnie jakieś wieża D2. Wieża E8 z propozycją wymiany wież. Załóżmy, że czarne by na to poszły z szachem król H8, e, wieża bije 3, wieża bije D5. No znowu wydaje się remisowo. Wieża tutaj A7 stępem tu, więc oddajemy tu, ale bierzemy tu, więc wieża D8, prawdopodobnie stępem na skoka, skoczy F6, król G7. No jakaś tam leciutka pewnie przewaga białego jest, prawdopodobnie wyżej stoi, aktywniejsze ma figury, natomiast wydaje mi się, że czy można by było tutaj dalej grać gdzieś tam na wygraną? Czy tutaj skazani są na remis? Tego nie wiemy, dużo tych remisów, prawda? No i Carlsen myślał, myślał, dumał, dumał, no i tak naprawdę wiele nie wydumał. Cofnijmy na chwilkę, ktoś się może zastanowić, dlaczego nie poszło bicie na tutaj wcześniej na d5. No z prostego względu wchodzą tak widły. Tu w ogóle widły wchodzą tu i tu, więc tutaj jest dużo pułapek. Tu jednak, moi drodzy, skoczek F6 szach, PWG5, no i A3, A3. No tutaj były idee, właśnie, często grania A2, jak tam słuchałem tych, tych, tych speców na transmisji. Ale tak na dobrą sprawę, no, to pole jest trzymane bardzo dobrze. To pole jest trzymane, ktoś tam mówił, co po ruchu wieża tutaj na B7, załóżmy. Okazywało się, że nic się nie dzieje. Wielkiego może zagrać wieżą na B3. Nawet wierzę na B3. może zagrać h walczyć z tym. Walczyć z tym. Pozwolić nawet bić na, 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 na B6 i grać A2. Mhm. Jeżeli taki ruch, to może też nawet taki ruch mógłby wejść swoją drogą wcześniej. Jeżeli byśmy nie chcieli na, na pionka napadać, tylko po tym A3 zagrać tak. No cały czas to jest to właśnie. Cały czas to jest to. Wierzę 8. Wieża 8, przepraszam, może oczywiście pójść tutaj białym jak najbardziej. Może też zostać powtórzona sekwencja, która w partii została zagrana, moi drodzy. Dużo tych możliwości jednak Carlsen zdecydował się wziąć bezpieczny remis. Ma dzisiaj w ogóle urodziny, więc wszystkiego dobrego dla niego. Ogólnie kolejny remis w czwartej partii, moi drodzy. No starają się panowie, starają to nie jest tak, że oni grają tutaj, znaczy ja nie pomniasz się, grał ostrożnie, grał czarnymi, więc zero pretensji do niego, ale no Carlsen szukał, szukał nawet te 30 minut namysłu. Po ruchu mojej drodzy A3 pokazało, że on naprawdę szuka swoich szans. No ale widzi, że mimo to, że wizualnie to wygląda dobrze, to jest 000. No ale się zgadza, rozmawiałem z nim, konsultacja trwała. Mówi, że po Królew 1, Skoczek 8, H4, cokolwiek zagrasz jest 0,00. Oni to wiedzieli i zremisowali. No dobra, dziękuję za uwagę moi drodzy. Słyszymy się na kolejnych filmach. Pozdrawiam.